Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne co drugi dzień znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o brutalny atak na 46-latka z Wronek. Pokrzywdzony wieczorem wyszedł na spacer ze swoim psem, ale nie wrócił do domu. Gdy psina powróciła sama, zaniepokojona żona wyruszyła na poszukiwania męża i znalazła go nieprzytomnego z licznymi obrażeniami. Atak miał miejsce w nocy z 21 na 22 czerwca. Choć 46-latek zdołał przeżyć i odzyskać przytomność dzięki pomocy służb medycznych, początkowo nie mógł dostarczyć informacji pomocnych w zidentyfikowaniu napastnika. Policja podjęła szeroko zakrojone śledztwo w sprawie. Decydującym punktem zwrotnym w dochodzeniu okazały się ślady biologiczne pozostawione przez domniemanego sprawcę na miejscu zdarzenia. Eksperci zdołali z tych śladów wyodrębnić profil DNA potencjalnego napastnika. Sam profil jednak nie wystarczył, aby zidentyfikować sprawcę. Mundurowi musieli przeprowadzić gruntowne śledztwo, by ustalić jego tożsamość. Choć ustalenie sprawcy nie było proste, policjanci na podstawie zebranych ustaleń wytypowali podejrzanego i potwierdzili swoje przypuszczenia na podstawie zebranych materiałów dowodowych. Okazało się, iż był to 34-letni mieszkaniec Wronek. Policjanci zatrzymali go wczoraj. Mężczyzna był wcześniej karany za pobicie, informuje policja w Szamotułach. Choć dokładne przyczyny ostatniego ataku nie są jeszcze znane, policja wykluczyła rabunek jako potencjalny motyw zbrodni. Ulica Mochnackiego w Olsztynie nabrała ostatnio niechlubnej sławy z powodu serii niepokojących zdarzeń. Jedno z nich, które miało miejsce w środę 2 sierpnia, dotyczyło brutalnego pobicia dwóch mężczyzn. Kilka minut po godzinie 23 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o bójce. Na miejsce natychmiast przybył patrol, który zastał dwóch rannych mężczyzn w stanie nietrzeźwości. Jak informuje starszy posterunkowy Paulina Żur z zespołu prasowo-informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, obaj trafili do szpitala. Dzień później wszczęto postępowanie w tej sprawie, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Mimo ostatnich niepokojących wydarzeń, olsztyńscy policjanci podkreślają, że dokładają wszelkich starań, by dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu. Sytuacje, z którymi się zmagają, są zróżnicowane. Od poważnych przestępstw po rutynowe interwencje. Ciekawostką jest fakt, że mimo pojedynczych incydentów, analiza policyjnych danych wskazuje na spadek przestępczości w Olsztynie. W pierwszym półroczu tego roku odnotowano aż o 25% mniej przestępstw w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku w takich kategoriach jak rozboje, pobicia czy kradzieże z włamaniem, podkreśla Paulina Żur. Wskazuje to na skuteczność działań podjętych przez lokalną policję w walce z przestępczością. Śledczy zwrócili się do Zakładu Medycyny Sądowej o sporządzenie szczegółowej opinii na temat obrażeń, które doznała ofiara konfliktu sportowców. W wyniku fizycznego starcia między mężczyznami jedna osoba odniosła poważne obrażenia, w tym złamanie nogi. Zaistniałe zdarzenie, które wywołało sporo kontrowersji w świecie sportu, miało miejsce w sylwestrową noc w Kruszwicy. Sebastian Urbaniak, lekkoatleta specjalizujący się w biegu przez płotki, odwiedził Ewę Swobodę, również sportsmenkę. Z relacji policji wynika, że Urbaniak udał się do mieszkania kobiety, gdzie wybuchła kłótnia i doszło do przepychanek. Jak podaje pokrzywdzony, został zaatakowany przez Jakuba K., lekkoatletę specjalizującego się w biegu na 400 metrów oraz jego znajomego. Zamierzaliśmy sfinalizować śledztwo, jednak odebraliśmy wnioski dowodowe od obrońcy oskarżonego Jakuba K., wyjaśnia Łukasz Kawalec z prokuratury Bydgoszcz Południe, który nadzoruje sprawę. Niektóre z tych wniosków zostały uwzględnione, dlatego zdecydowaliśmy się poprosić Zakład Medycyny Sądowej o dodatkową ekspertyzę, kontynuuje prokurator Kawalec. W wyniku tego starcia Urbaniak doznał poważnego urazu nogi, po którym trafił do szpitala. Jego ojciec zgłosił sprawę policji. W rezultacie zarówno Jakub K., jak i jego znajomy zostali oskarżeni o pobicie, które miało za skutek obrażenia ciała trwające powyżej 7 dni. Jakub K. został skierowany na badania psychiatryczne.
Na pytanie dotyczące Ewy Swobody, czy będzie ona zeznawała w tej sprawie, prokurator Kawalec odpowiedział: nie będziemy niepokoić pani Swobodnej, nie była ona świadkiem zdarzenia. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w kafejce internetowej w Gnieźnie, gdzie pracownica została brutalnie zaatakowana kijem bejsbolowym przez dwóch mężczyzn. Zdarzenie miało miejsce 16 lipca przy ulicy Wawrzyńca. Policjanci opublikowali nagranie z kamer monitoringu, na którym widać chwile poprzedzające atak oraz samą napaść, i apelują o pomoc w identyfikacji sprawców. Na opublikowanym materiale widać mężczyznę pukającego do drzwi kafejki. Gdy drzwi się otwierają, pojawia się drugi, zamaskowany mężczyzna uzbrojony w kij bejsbolowy, który natychmiast wbiega do wnętrza. Pierwszy z mężczyzn w tym czasie spokojnie przygląda się sytuacji, po czym sam zakłada kominiarkę. Zaatakowana w napaści kobieta została ciężko ranna. Napastnicy złamali jej nogi. Oprócz tego sprawcy zrabowali 1000 złotych z kasy kafejki i uciekli z miejsca zbrodni. Policja prosi wszystkich, którzy mogą pomóc w rozpoznaniu mężczyzn. Dwóch mężczyzn z Wrocławia zostało oskarżonych o pobicie ucznia liceum z powodu jego przynależności narodowej. Zdarzenie miało miejsce 25 stycznia 2022 roku przy ulicy Wojrowickiej na Nowym Dworze. Oskarżeni, Marcin O. i Emil D., mieli zaatakować 15-letniego chłopca z Białorusi, który opuszczał teren szkoły w towarzystwie znajomych z Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Grupa rozmawiała po rosyjsku, co miało nie spodobać się dwóm wrocławianom. Podczas procesu prokurator Bartosz Pawleta opisał zarzuty, twierdząc, że mężczyźni napadli na 15-latka z powodu jego pochodzenia, bijąc, kopiąc i podduszając go. Nastolatek odniósł obrażenia głowy i ręki. W sądzie pojawił się tylko Emil D., który twierdził, że nie pamięta zbyt wiele ze względu na przyjęcie silnych leków przeciwbólowych. Mimo to zapewniał, że nie zaatakował nikogo i próbował jedynie rozdzielić uczniów. Dodał, że ktoś z grupy użył gazu łzawiącego. Marcin O. nie pojawił się w sądzie, ale wcześniejsze jego wyjaśnienia ze śledztwa wskazują, że przyznał się do udziału w ataku. Twierdził, że był pod wpływem alkoholu i zareagował agresywnie na obelgi kierowane w jego stronę. Jednak potwierdził, że jego atak miał podłoże narodowościowe. Z kolei poszkodowany Białorusin opowiedział, że wychodząc ze szkoły, zauważył dwóch mężczyzn pijących alkohol pod sklepem. Jeden z nich kopnął ucznia, co spowodowało, że grupa postanowiła poczekać, aż mężczyźni odejdą. Gdy tak się stało, postanowili podejść do sklepu, ale wtedy zostali zaatakowani. 15-latek zeznał, że został uderzony kilkukrotnie, zarówno w głowę, jak i w rękę. Jeżeli oskarżeni zostaną uznani za winnych, grozi im kara do 3 lat więzienia za atak na tle narodowościowym. Czterdziestoośmioletnia kobieta z gminy Nekla została zatrzymana przez policję po tym, jak prowadziła samochód, będąc w stanie nietrzeźwości. Świadkowie zauważyli jej niepewną jazdę w miejscowości między Stroszkami a Neklą. Kobieta jechała nierówno, wężykiem, często najeżdżając na krawężniki. Gdy zatrzymała się w Nekli, świadkowie zabrali jej kluczyki i powiadomili policję. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce i zapytali ją, dlaczego w takim stanie prowadziła samochód, kobieta tłumaczyła, że pojechała odebrać swoje dziecko. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała ponad 2,6 promila alkoholu we krwi. Jej prawo jazdy zostało zatrzymane z powodu popełnienia przestępstwa. Kobiecie teraz grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i czasowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, informuje rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, Adam Wojciński. W pierwszej połowie bieżącego roku w Polsce odnotowano blisko 24 tysiące przestępstw kradzieży w sklepach, co stanowi wzrost o prawie 40% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku. Dodatkowo wzrosła także liczba wykroczeń związanych z kradzieżą o około 22%. Z roku na rok obserwuje się trend wzrostowy w tej dziedzinie. Eksperci wskazują na kilka powodów tego zjawiska. Wzrost kradzieży wynika głównie z ubożenia społeczeństwa. Wpływ na to ma wysoka inflacja, przez co ludzie mają mniej środków na zakupy. Zuchwałe działania zorganizowanych grup przestępczych, które specjalizują się w kradzieżach, stają się coraz bardziej widoczne. Kasy samoobsługowe.
wiele kradzieży odbywa się przy ich użyciu. Często klienci wpisują inny towar niż faktycznie wkładają do torby, licząc na to, że oszustwo przejdzie niezauważone. Sklepy z kasami samoobsługowymi są szczególnie narażone na takie działania, głównie z powodu niewystarczającej liczby pracowników i ochroniarzy kontrolujących zachowania klientów. Kradzione towary można podzielić na dwie grupy. Towary związane z bieżącymi potrzebami, np. żywność i kosmetyki, są kradzione głównie przez osoby robiące to z biedy i przymusu. Towary luksusowe, takie jak drogie alkohole, perfumy oraz elektronika, są często celem zorganizowanych grup przestępczych. Najczęściej kradzione przedmioty to markowe kosmetyki, perfumy, ubrania znanych marek oraz drobne przedmioty wykorzystywane w budownictwie. W nadchodzących miesiącach sytuacja może ulec pogorszeniu z powodu zmian w przepisach, które podnoszą próg wykroczenia z 500 do 800 zł. Eksperci przewidują, że będzie to miało negatywny wpływ na statystyki kradzieży. Konsekwencją rosnącej liczby kradzieży mogą być wyższe ceny w sklepach, ponieważ branża będzie próbowała rekompensować sobie straty poprzez przerzucenie ich na konsumentów. Trzydziestoletni Ibrahim, pochodzący z miejscowości Palakkad w stanie Kerala w Indiach, marzył o lepszym życiu. Pochodzący z ubogiej rodziny, natomiast z solidnym wykształceniem, wybrał Polskę jako kraj, w którym zamierzał budować swoją przyszłość. W czasie pandemii przyjechał do Warszawy, gdzie szybko znalazł pracę w jednej z firm obsługujących bank. Choć życie zawodowe Ibrahima układało się pomyślnie, mieszkanie, które wynajął przy ulicy Włodarzewskiej, nie spełniało jego oczekiwań. Problemem stał się jego współlokator, 40-letni Emil, z którym coraz częściej dochodziło do nieporozumień. Ibrahim, zaniepokojony tym, że nie może nawet zamykać drzwi do swojego pokoju, postanowił się przeprowadzić. Niestety, tydzień przed planowaną przeprowadzką stał się ofiarą tragicznego zdarzenia. Zaniepokojeni współpracownicy Ibrahima zawiadomili policję o jego nieobecności w pracy. Po kilku godzinach od zgłoszenia, policjanci znaleźli ciało mężczyzny w mieszkaniu, które wynajmował. Początkowe spekulacje wskazywały na atak o podłożu rasistowskim. Jednakże w trakcie śledztwa okazało się, że morderca mężczyzny cierpi na poważne zaburzenia psychiczne, które odcięły go od rzeczywistości. Prokurator uzyskał opinię, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż morderca ponownie może popełnić podobny czyn. Dlatego zalecono jego leczenie w warunkach szpitala psychiatrycznego, poinformował Szymon Banna, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. W sobotę w Radzionkowie doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z mieszkań przy ulicy Kurzaja znaleziono ciało młodej kobiety, które było owinięte w folię i spryskane pianą. Do centrum powiadamiania ratunkowego zgłosił się prawdopodobnie 19-letni Mateusz H., twierdząc, że udusił kobietę, którą po raz pierwszy spotkał w autobusie kilka godzin wcześniej. Po dokonaniu tej zbrodni mężczyzna zapowiedział, że planuje odebrać sobie życie. Zostały ujawnione zwłoki kobiety w mieszkaniu. Trwają intensywne czynności policjantów i prokuratora na miejscu zdarzenia. Te czynności mają ustalić przyczynę śmierci kobiety oraz wszelkie szczegóły, poinformowała nas rzeczniczka śląskiej policji, komisarz Sabina Chyra-Giereś. Mateusz H. opuścił miejsce zbrodni przed nadejściem patrolu i jest obecnie poszukiwany przez policję. Okoliczności tej tragicznej śmierci są jeszcze niejasne, a śledczy dążą do jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. Na razie nie znamy tożsamości ofiary. Według rzeczniczki śląskiej policji jest to młoda kobieta, ale jej personalia oraz inne szczegóły dotyczące jej życia są jeszcze ustalane. Apeluje się do mieszkańców o zachowanie ostrożności i informowanie policji o wszelkich podejrzanych zachowaniach, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego. Cztery osoby, dwoje dorosłych, dziecko w wieku 9 lat i 15-latek, zginęły w wypadku w miejscowości Słomianka w powiecie sokolskim na Podlasiu. Według wstępnych informacji podlaskiej policji, do tragedii doszło, gdy 63-letni kierowca Audi nie ustąpił pierwszeństwa Lexusowi. Z pierwszych informacji podanych przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wynika, że w obu samochodach znajdowało się 6 osób, kierowca Lexusa i 5 osób w Audi. Strażacy poinformowali, że auta dachowały i znalazły się w rowie. W tragedii zginęli podróżujący Audi, 63-letni kierowca, 59-letnia kobieta, dziecko w wieku 9 lat i 15-latek.
14-letnia pasażerka Audi i kierowca Lexusa zostali przewiezieni do szpitala, podała policja. Według informacji podanych przez rzecznika Podlaskiej Państwowej Straży Pożarnej Piotra Chojnowskiego, po wypadku bezskutecznie reanimowano na miejscu 15-latka z Audi. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.